Polski mowa. Oj, długa droga była. Dzięki Bogu trochę śniegu spadło, także moim saniom łatwiej było jechać. Przyjechałem do was z Polski, bo Pan Bóg swojej łaskawości dał mi pod opiekę ten najładniejszy kraj na świecie. I wam też przywiozłem trochę prezentów z Polski i nie tylko. Ale najbardziej przyjechałem do waszych dzieci, także jeżeli można, to bym prosił, żeby dzieci przyszły i trochę wzięły ode mnie cukierków dla was. Bardzo proszę. Najgrzeczniejsze dzieci najpierw, a potem wszystkie. Trochę się zdrowie. Brawo, o, jest troszkę. Jest troszkę. Pani Natalia zrobiła. Dobry. Jak ma na imię? Ojej, grzeczny byłeś? O kościółka chodzisz? No proszę, to dla ciebie jest do nas taki mały. I garsteczka z ziemeczką. Proszę następny. A twoje imię jakie jest? Proszę, Wiktoria, to jest dla ciebie. Już możesz iść do mamy teraz. Już możesz iść do mamy. To dla ciebie cukiereczka. Będziemy mogli potem zrobić jeszcze zdjęcia osobno z dziećmi. Krzesełeczko, jak dostanę, to się ucieszę. A twoje jest imię jakie? To dla ciebie będzie takie. I tu są cukiereczki. Weź nastaw rączki. Dostaniesz całą garsteczkę cukierki. Bądź grzeczny przez cały rok. Tak. Od drugiego. Twoje imię jak jest? Kuba, to dla ciebie. Proszę, cukiereczki jeszcze są dla ciebie. Proszę. O. Dobrze. O, dla ciebie tutaj mam. Proszę, grzeczny byłeś, pomagasz tacie, mamie? No to bądź taki dalej. A twoje imię jakie jest? Brawo, piękny chłopczyk jest. To są cukiereczki dla ciebie na święta. Podzieli się z mamą i z tatą? Brawo, to dla ciebie. Bądź grzeczny. Dzień dobry. Twoje imię? Piękne Julia imię. To jest dla ciebie trochę... I wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Nie przestraszyłaś się śniegu dzisiaj? A twoje jakie jest imię? Dominika. Pięknie po polsku mówisz, to są dla ciebie cukiereczki. Bądź grzeczna tak jak do tej pory, bo Bóg wszystko widzi. O, halo. Proszę tylko wszystkich nie zjedz naraz tych cukiereczków, tak? Cześć Boże.